No dobrze, Raven, no to możesz już odsłonić oczy. Hejka, Raven! Co się dzieje? Co ona tu robi? No jak to, co ona tutaj robi? Przecież Rita jest teraz moją nową dziewczyną. Że co? Aha, jeszcze jestem w ciąży. Co? Aha, no i bym zapomniał, mamy jeszcze jedno dziecko. Dzień dobry! No ja nie wierzę, to chyba sen! Ciocia! Nie! Raven? Halo? Słyszysz mnie, Raven? Halo, ziemia do Raven? Co? Raven, wszystko gra, bo tak na chwilę się wyłączyłaś. Tak, wszystko jest okej. Na pewno, bo tak dziwnie się zastanawiałaś nad czymś. Tak, Billy, wszystko jest okej. No to jak, idziemy, bo w sumie powoli będzie się ściemniać. Tak, idziemy. Okej, no to chodźmy. Aha, bym zapomniał, mogłabyś na chwilę zamknąć oczy? A muszę? No musisz zamknąć oczy, no bo ja chciałem ci zrobić niespodziankę. A po drugie, nie musisz się obawiać, ja cię poprowadzę, on ci się tam nie potkniesz czy coś. O, już wiem, to ty mi zasłoń oczy. Okej, no dobra. Okej, no to idziemy powoli do przodu. Już jesteśmy? Nie, poczekaj, Raven, już chwileczkę. Jeszcze troszeczkę. No okej. Spokojnie. Okej, już. Och, Bill, jak tu pięknie. Ach, Raven, cieszę się, że ci się podoba. Sam ty to przygotowałeś? Ależ oczywiście, że sam ci to przygotowałem, bo ja cię bardzo kocham. Och, Billy, dziękuję ci. Nie ma sprawy, Raven. No dobrze, Raven, a teraz zapraszam do stolika. Właśnie taką niespodziankę sobie wyobrażałam. Naprawdę? Tak, i bardzo się cieszę. O, to super. A jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy masz już jakieś plany co do wakacji? Jeszcze nie myślałam o tym. A bo ja się tak zastanawiałem, jakbyśmy pojechali gdzieś na kilka dni do jakiegoś miasta, co? I na przykład wzięłabyś ze sobą tą torebkę. Nie wierzę, kupiłaś mi torebkę z Chanel. Kiedy zobaczyłem po raz pierwszy tą torebkę, od razu pomyślałem o tobie i wiedziałem, że ci się spodoba. Jest śliczna, dziękuję ci. Przepyszne jedzenie, ale się najadłam. To bardzo się cieszę i w sumie ja też już się najadłem. Billy? Tak, Raven? Czy rozmawiałeś kiedyś sam na sam z Ritą? Nie, w sumie nie przypominam sobie. A, to okej. A co? A nic. A nie, czekaj, teraz mi się przypomniało. Raz miałem z nią jedną rozmowę i to tylko na chwilę, bo ona mnie zaczepiła. Coś mi tam mówiła, już nie jestem pewny, że ty tak naprawdę nie odeszłaś od tamtej szkoły, tylko że cię wyrzucili czy coś, nie wiedziałem o co chodzi. Ale później stwierdziłem, że nie będę już więcej z nią gadać i ją spławiłem. O, cześć! Billy, co nie? Może, a czego chcesz? A tak w ogóle nie powinienem z tobą rozmawiać. A dlaczego? Raven ci nie pozwala? Może? A tak w ogóle co cię to interesuje? Ja chcę tylko porozmawiać. A o czym? O Raven. Dlaczego? A no, bo chciałam ci powiedzieć, że Raven nie jest taka miła, jak myślisz. Ta, jasne, ale kłamiesz. Z tego, co ja słyszałem od Raven, to ty jesteś ta zła. Tak,
To powiedz mi, dlaczego Raven nie chodzi do Ever After High? Dlatego, bo nie chciała iść za swoim przeznaczeniem i tyle. Miała po prostu tego dość. Nie, bo ją wyrzucili. Ta, jasne. Nie chce mi się tego słuchać. Tylko ci się tak wydaje, że wiesz o niej wszystko, a tak naprawdę nic o niej nie wiesz. Tak ci powiedziała? Co za małpa z niej? Raven, to nie jest miejsce ani czas, żeby o tym rozmawiać, okej? Po prostu nie rozmawiajmy o tym, nie denerwujmy się, mamy teraz czas dla siebie, bo jak pamiętasz, mamy rocznicę, no i spędzajmy mile razem tą noc, okej? Niepotrzebnie o tym zaczęłam rozmawiać. Przepraszam. Nic się nie stało, Raven.